W naszym studiu gość z tak zwanych politycznych szczytów, profesor Tadeusz Iwiński. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Nie byłem już jakiś czas w Iławie. Pamiętam takie czasy, gdy Iława przez 10 lat znajdowała się w moim okręgu wyborczym. Teraz po zmianach administracyjnych i po zmianie okręgów ja jestem niezmiennie posłem z Olsztyńskiego i bardzo żałuję, ale mam tu dużo sympatii i staram się przyjeżdżać. Ale kampania do parlamentu sprawiła, że postanowił nas pan odwiedzić. Takie tournée po wsiach, miasteczkach. To prawda, kampania do Parlamentu Europejskiego, ale też przyjechałem również na konwencję powiatową SLD. A ponadto, ponieważ w tym roku przekazałem swój 1% podatku stowarzyszeniu Promyk, którego aktywności dużo czytałem i dużo słyszałem i spędziłem dzisiaj tam kilka godzin rozmawiając i z pracownikami i z ponad 40 osobami, które znajdują tam codzienną pomoc, opiekę. Uważam, to jest wspaniała inicjatywa. Istnieje to już kilkanaście lat i bardzo się cieszę, że to, co zobaczyłem, to spełniło moje oczekiwania, nawet przeszło w pozytywnym sensie. Bo jak mówią Chińczycy, lepiej raz zobaczyć niż 100 razy usłyszeć. Panie profesorze, zadałem sobie trud, przejrzałem, jakie opinie panuje na temat SLD. I chciałem pana zapytać przekornie, to jeszcze lewica? Nadal lewica? Ja jestem jednym z założycieli jeszcze SDRP, Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, na początku 90 roku, gdy utworzyliśmy nową formację. Od 99 roku przekształciliśmy, zresztą tworząc nową syntezę, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kilka dni temu obchodziliśmy w Warszawie 15-lecie. Ja nie wiem, skąd się biorą tego typu opinie, bo to, że popełnialiśmy błędy w przeszłości rozmaite, to jest oczywiste i nie tylko dlatego, że zbędę to takim słowem, że nobody is perfect, nikt nie jest doskonały, ale mówię to też jako człowiek, który zawsze był zresztą w kierownictwach SDRP i SLD, byłem kiedyś wiceprzewodniczącym partii i uważam, że my jesteśmy jedyną formacją, które odpowiada standardom europejskim socjalistyczno-socjaldemokratycznym. Ja raczej zawsze plasowałem się sam siebie na lewym skrzydle SLD, ale Polska, która teraz, niezależnie od sukcesów, które mamy, a są związane z naszą działalnością w ramach Unii Europejskiej, przypomnę zresztą, że to SLD wprowadziło Polskę do Unii, sam byłem wtedy ministrem w kancelarii premiera i uczestniczyłem w tych głównych negocjacjach w momencie wejścia, a także gdy 1 maja, więc niemal równo 10 lat po tym rozmawiamy w Dublinie, gdy Polska wchodziła jako jedno z 10 nowych państw, byłem członkiem tylko zaledwie 4-osobowej delegacji państwowej na czele z Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem. Więc myślę, że my jednak działamy w takim duchu, to jest łatwo powiedzieć, a trudno realizować, żeby starać się łączyć zasady sprawiedliwości społecznej i z efektywnością gospodarczą. A ponadto jest między innymi w tym województwie i w ogóle w Polsce Północno-Wschodniej bardzo duży taki potencjał lewicy społecznej, a rządzą w Polsce od bardzo wielu lat siły prawicy. Czyli SLD jest lewicą, według pana? SLD jest lewicą nowoczesną, socjaldemokratyczną, która myśli o sprawiedliwości społecznej nie w prymitywnym sensie, że wszyscy mamy równe żołądki, takiego egalitaryzmu, tylko w sensie równych szans. Chcemy i tak działaliśmy i tak wierzymy, że w Parlamencie Europejskim będziemy największą rodziną. Powinno się oferować wszystkim obywatelom równe szanse realizacji ich potrzeb w zakresie służby zdrowia czy edukacji, że one nie są realizowane i tak dalej. Więc jest bardzo dużo do zrobienia w Polsce, bo niezależnie od unowocześnienia naszego kraju, także dzięki środkom z Unii Europejskiej, bardzo się pogłębiły nierówności społeczne. Ja zapytałem o tą lewicowość SLD, dlatego że pojawiają się głosy bardzo wielu komentatorów politycznych związane z tym, że brak wyrazistości, brak konkretnego komunikatu ze strony SLD sprawia, że zarówno w przypadku twojego ruchu i właśnie SLD, lewicowi wyborcy nie mają z kim się identyfikować. Na tej lewej stronie nie powstało nic, co mogłoby ich skonsolidować do wyborów, stąd od lat dość słaba jednak pozycja SLD. To jest naturalnie pytanie o kryteria. Ja uważam, że no nie można na przykład uznawać za
I nie chcę tu mówić o jakiejś konkurencji wewnętrznej w przykrych słowach. No jak można uważać za lewicową formację, która głosuje za wydłużeniem wieku emerytalnego, która głosuje przeciwko podniesieniu płacy minimalnej? Wszystko prawda. Myślę tu o ruchu Palikota, która głosuje przeciwko ustaleniu na przykład płacy za godzinę, czy też na przykład rozwiązania dotyczące jakby kwestii emerytalno-rentowych. Nie, no mówię z ogromną przykrością, bo przecież także część byłych członków SLD znalazło się w twoim ruchu, no ale to jest formacja, która jest dzisiaj liberalna, wyraźnie. I na przykład gdyby oni weszli do Parlamentu Europejskiego, to oni nie będą przecież w rodzinie, w grupie socjalistycznej. No i właśnie tak jakby przykład twojego ruchu pokazywany jest jako brak właśnie tej tożsamości lewicowej i odbija się według analityków sondaży właśnie na słabych teraz wynikach twojego ruchu. SLD nadal trzyma, ale to swoją pozycję, ale nadal jest ona niewystarczająca do rządzenia. Nie, to prawda, no my jesteśmy dzisiaj trzecią siłą polityczną, a nie, przecież to jest paradoks w społeczeństwie, gdzie większość ludzi myśli właśnie w kategoriach rzeczywiście równości szans, sprawiedliwości społecznej, że my mamy poparcie na poziomie kilkunastu procent, a nie na przykład co najmniej 20 kilku procent. Tym bardziej, że lewica odzyskuje pole w warunkach europejskich. No, we Francji wygrała lewica, we Włoszech wygrała lewica, w Niemczech SPD jest wraz z Chadecją w rządzie. No, to samo w Austrii. W Hiszpanii przegrała. W Hiszpanii przegrała. W Szwecji za chwilę socjaldemokracja we wrześniu zmiażdży prawicę. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie chcę powiedzieć, że... Ale tendencja jest wyraźna, ponieważ ludzie mają dość polityki zaciskania pasa i takiej, w której ratuje się banki, zamiast ratowania bankrutujących ludzi, czy poszczególnych misiów, prawda, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. My też uważam, że prowadzimy bardzo realistyczną politykę, jeżeli chodzi na przykład o kontakty ze Wschodem, w takim rozumieniu, że oczywiście na przykład no, Rosjanie naruszyli standardy międzynarodowe. To może na chwilę, panie profesorze, przestańmy tutaj. Mówi się o tych wyborach do Europarlamentu, w których pan bierze udział, jako o wyborach, które mogą mieć znaczenie dla przyszłości świata w ogóle, czyli takich przedstawia się jako wybór między wojną a pokojem. No, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy próbują pokazać, że jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy i to, jak ingeruje w to, co się dzieje w tym państwie Rosja, że to może doprowadzić właśnie do wojny lub pokoju. Dzisiaj pojawiają się komentarze w związku z wydarzeniami, które mają miejsce, że to być może zalążek nawet III wojny światowej. Jak wy na to patrzycie? Jak SLD patrzy, jak pan patrzy na sprawę Ukrainy? Ja znam dobrze polityków rosyjskich i ukraińskich, łącznie nie wiem, z tymi, którzy rządzą na Ukrainie. Pamiętam Putina, poznałem jeszcze w 1999 roku, gdy z ramienia Rady Europy jeździłem do Czeczenii. Byłem 12 razy wtedy. Ta nasza organizacja najstarsza europejska, która zajmuje się prawami człowieka i rozwojem demokracji, w jakiejś mierze mediowała i doprowadziliśmy do wyjścia z tego dramatycznego konfliktu. Ja nie sądzę, żeby tak było. Jestem przekonany, że oczywiście sytuacja jest poważna, ale nie będzie żadnej III wojny światowej. Nie będzie żadnej okupacji rosyjskiej Ukrainy. Naturalnie, że Federacja Rosyjska naruszyła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, że aneksja Krymu złamała wszelkie standardy międzynarodowe. W Radzie Europy w zeszłym tygodniu ja występowałem w Strasburgu, właśnie ponieważ jestem osobą o najdłuższym stażu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, bo jestem wiele lat wiceprzewodniczącym, otwieram tę sesję, wygłaszam główne przemówienie. Więc o tym mówiliśmy i na przykład nałożyliśmy pewne sankcje na delegację rosyjską, ale trzeba robić wszystko, po pierwsze, żeby szukać pokojowego rozwiązania, że powinno dojść do rozmów rosyjsko-ukraińskich, bo do tej pory to się wszystko rozstrzyga raczej na linii paradoksalnie Waszyngton-Moskwa w ostatecznym stopniu, ale Polska nie może być harcownikiem. Nie może być tak, że z jednej strony PiS wzywa do Jarosław Kaczyński do absurdalnych rozwiązań. No, wspomnę tylko jednym. Mamy na przykład prawie 2 lata bardzo korzystny mały ruch graniczny. Sam zresztą maczałem palce w pozytywnym sensie w doprowadzeniu do tego rozstrzygnięcia, gdzie obywatele
obwodu kaliningradzkiego. A cała granica Polski z Rosją to jest 210 km, którą mam z obwodem kaliningradzkim. Obywatele właśnie obwodu kaliningradzkiego, ten milion osób z jednej strony, a z drugiej strony połowa, czyli 11 mieszkańcy 11 powiatów Warmii i Mazur i 7 z Pomorskiego, łącznie z Trójmiastem, Gdańskiem, Gdynią i Sopotem, mogą swobodnie przemieszczać się w obu kierunkach. To służy przełamaniu standardów, ale służy też wzajemnemu poznaniu i trzeba jasno powiedzieć też no, pewnemu handlowi, dokładnie ożywianiu, tak, prawda, bo tu przyjeżdżają Rosjanie, tak jak Białorusini przyjeżdżają na Podlasie, tu przyjeżdżają Rosjanie, dzięki temu są stwarzane miejsca pracy, mieszkają w hotelach. To był bardzo dobry pomysł, to był świetny i na pewno pomysł. Nikt nie może się do niego no więc właśnie, na przykład PiS teraz wzywał na przykład na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezes PiS-u, żeby na przykład to zlikwidować. Więc my nie możemy być harcownikiem, musimy trzymać się głównej linii Unii Europejskiej i NATO. Natomiast Platforma Obywatelska, i mówię o tym z przykrością, Donald Tusk, który jest ręcznym politykiem, dobrym mówcą, wyraźnie straszy wojną. No właśnie, on się wpisuje w tą konwencję pokój, prawda, wojna. Tak, i mówi dzisiaj językiem pisowskim. I to jest nie do przyjęcia. Natomiast nie dba zupełnie obecna ekipa o to, żeby na przykład Polska nie padła pierwszą ofiarą sankcji unijnych, a my już padliśmy. Tak jest. My na przykład co roku, w zeszłym roku uzyskaliśmy 100 milionów euro z eksportu wieprzowiny tylko do Federacji Rosyjskiej. Zamiast tworzyć fundusz rezerwowy, zajmować się pomocą dla tych przedsiębiorców, nic się tutaj nie dzieje, a inne państwa unijne, na przykład Dania, Austria, sobie załatwiły na przykład eksport tej wieprzowiny. Za chwilę to samo może być z jabłkami, to samo może być z papryką, z owocami. To jest nasz drugi partner gospodarczy po Niemczech. Nie da się ukryć, że Rosja na pewno będzie chciała karać nas gospodarczo. Ale, no dobrze, ale my myśli pan, że uda się to odbudować? Naturalnie. Jest potrzebne historycznie, my na przykład jako kraj, stoimy i zawsze staliśmy i wciąż stoimy. W jednym przypadku jest to prawie, jakby powiedzieli Francuzi, fait accompli, fakt dokonany. O trzech porozumieniach i pojednania z naszymi trzema największymi sąsiadami. Kto już dzisiaj pamięta, że myśmy stracili wszystkich sąsiadów, jakich mieliśmy. Mieliśmy trzech sąsiadów. Związek Radziecki, który się rozpadł na cztery państwa. Mamy czterech sąsiadów na wschodzie, od Litwy przez Białoruś, Rosję i Ukrainę. Czechosłowacja się rozpadła. Mamy Czechy i Słowację, właśnie z nimi mamy najdłuższą granicę i Niemcy się zjednoczyły, więc na nowo musieliśmy ułożyć to kontakt. I porozumienie i pojednanie z Niemcami praktycznie się sfinalizowało. Bardzo trudno jest wciąż w przypadku Rosji i Ukrainy, chociaż Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. Ja sam pamiętam ten dzień w 91 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach do Sejmu, gdzie po wyborze tylko marszałka Sejmu Szanowskiego, pierwszy punkt obrad, pierwszego demokratycznie wybranego Sejmu było, czy Polska powinna uznać niepodległość Ukrainy. Ja występowałem w imieniu SLD, powiedziałem, natychmiast powinniśmy to uczynić. I to uczyniliśmy. Polska na kilka godzin przed Kanadą, gdzie zresztą jest bardzo duża społeczność ukraińska, to uczyniła, więc my jednak powinniśmy też patrzeć o nasze własne interesy. No, Churchill miał rację, Anglia nie ma wiecznych przyjaciół, ma wieczne interesy, więc nie powinniśmy, jak mówi minister Sikorski, dwie brygady natowskie. On może sobie używać tych dwóch brygad natowskich do obrony swojego dworku w Chobielinie. Nie ma powodu. My jesteśmy członkiem NATO, my mamy zagwarantowane bezpieczeństwo. Więc ja uważam, że Polska jest bezpieczna ze względu na 4-5 artykuł NATO. Natomiast jeżeli ludzie się mają czegoś bać, to nie tego. Ludzie się w większym stopniu boją ogromnego poziomu bezrobocia, zwłaszcza tutaj, które jest 14% średnio w Polsce. Ja lubię takie powiedzenie, że średnia jest jak kostium bikini, dużo pokazuje, co najważniejsze ukrywa, ale na Warmii i Mazurach ponad 20% są niektóre. No tak, to mamy kiepsko. Ponad 30%. I jest 2,5 miliona ludzi, którzy wyjechali za granicę, w Norwegii, w Irlandii, w Islandii, jesteśmy dzisiaj największą mniejszością i oni nie wracają, czyli gdyby oni nie wyjechali, to w Polsce byłoby bezrobocie 28-30%. To jest wielki problem, to jest problem katastrofy w służbie zdrowia, gdzie są nierealizowane, mówię, wątki konstytucyjne. To jest obniżanie się poziomu edukacji, to jest sytuacja emerytów i rencistów,
To jest taka historia jak ostatnio z niepełnosprawnymi, gdzie rząd PO-PSL doprowadził niemądrymi decyzjami na przykład do tego, że 150 tysięcy opiekunów niepełnosprawnych straciło świadczenia, kiedy myśmy na przykład mówili, że to jest łamanie konstytucji i Trybunał Konstytucyjny na początku grudnia zeszłego roku uznał, że to jest łamanie prawa i nic nie uczyniono, dopiero takie protesty, no, które były wyrazem bezradności i beznadziejności tych osób, a nadal doszło do tego, mimo tych prób załagodzenia sytuacji, że kompletnie inaczej traktowani są opiekunowie na przykład dzieci niepełnosprawnych, a osób dorosłych niepełnosprawnych. Więc generalnie panuje dość duży chaos w Polsce. No, można by powiedzieć, że oczami pana to nawet spory chaos. Natomiast chciałem się dopytać, czy w Europarlamencie, kiedy pan się już dostanie lub ewentualnie się dostanie, czy tam jest rzeczywiście szansa ugrać na tyle sensownie sprawę Ukrainy, żeby samemu nie stracić, Ukraińcom pomóc, a i z Rosją nadal robić interesy? Jest na to jakiś sensowny sposób? Po pierwsze, ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest niedemokratyczna, moim zdaniem niekonstytucyjna. Mówiłem o tym wiele razy w Sejmie. Kto by kandydował w Iławie do Rady Gminy Iława czy do Rady Miasta Iława, jakby nie wiedział, ile jest mandatów do podziału, czy w ogóle są jakieś dwa miasta. Ma pan rację. W 23 państwach cały kraj jest okręgiem. W pozostałych, na przykład Włochy, Francja, jest mało okręgów, po 5 z ustaloną liczbą mandatów. A tu są dwa województwa, podzielono Polskę na 13 okręgów i nie ma ustalonej liczby. Tutaj powinny być 3 lub 4 mandaty. A tak jest to, że później porównuje się liczbę głosów oddanych na dane ugrupowania, na przykład, nie wiem, z 5-milionowym Śląskiem, z Warszawą i tak dalej. Więc to jest naruszenie według mnie artykułu 32 Konstytucji. Natomiast no tak, jako polityk nie wie do końca, o co się gra, prawda? Nie wiadomo, tak, co jest ludzie stawką. Ludzie nie wiedzą. Parlamenty, ludzie głosują, mandaty są wędrujące i tak dalej, więc to jest zupełny absurd. Ja bym się nie koncentrował na Ukrainie. Ukrainę trzeba długofalowo, podobnie jak Turcję. Polska zresztą sporo zrobiła dla Ukrainy, zachęcać do tego, żeby ona spełniała kryteria i za 20 lat może weszła do Unii Europejskiej. Nie wcześniej, podobnie jak Turcję. Uważam, że bez tego Unia Europejska nigdy nie będzie konkurentem na właściwym poziomie z jednej strony z USA, z drugiej strony z Chinami. I chodzi o to, żeby nie było tak, że za 20 lat losy świata się tylko będą rozstrzygały między Waszyngtonem a Pekinem. Natomiast Parlament Europejski po raz pierwszy odzyskał na mocy traktatu lizbońskiego, i to dopiero się teraz będzie działo, nowe kompletne uprawnienia, ponad 40 nowych działach, takich jak, nie wiem, poczynając od migracji, aż po energetykę. Cały budżet bez jego działania Unii Europejskiej nie będzie mógł być zatwierdzony. Czy ponadto po raz pierwszy te wybory doprowadzą do tego, czy ma rządzić lewica w lewica 28 państwa, dlatego my popieramy Martina Schulza, niemieckiego socjaldemokrata, obecnego szefa parlamentu, czy ma rządzić jak do tej pory prawica, która nie martwi się właśnie specjalnie o ludzi, a raczej się martwi o rynki i banki. To jest istotne. Natomiast my jesteśmy specjalistami jako Polska, nie zawsze najlepszymi od polityki wschodniej, ale ta nasza specjalizacja nie może polegać do tego, że my straszymy Rosją, albo jesteśmy harcownikami, którzy najbardziej krzyczą, bo rozsądni ludzie wiedzą, że Rosję trzeba winkorporować do Europy, bo Europa 800-milionowa, to jest 50 państw, to nie jest tylko Unia Europejska, 500 milionów, a 28 krajów, więc ja wierzę wciąż, że dojdzie do rozstrzygnięcia pokojowego, tylko prawdopodobnie nie sądzę, żeby, mówię o tym z przykrością, doszło 25 maja do wyborów prezydenckich na Ukrainie, ewentualnie połączeniu z referendum, które ta ekipa przeprowadzi w warunkach demokratycznych i przewidywalnych. Oczywiście cel Rosji jest jasny, utrzymać całą Ukrainę, dlatego pod swoimi wpływami, ale nie drogą militarną, bo ja bardzo lubię taką lekcję z Wietnamu. Jedyną wojną, którą przegrali Amerykanie, to była wojna w Wietnamie. I wtedy ukuto nad Potomakiem takie powiedzenie: piechota morska może zająć fabryki, ale nie będzie w nich pracować. Czyli to chodzi jednak o długofalowo rola czynnika ekonomicznego. Tak, rdzenna ludność zdecydowanie opowiadała się za partyzantami wtedy wietnamskimi. Słucham? Rdzenna ludność w Wietnamie zdecydowanie opowiadała się wtedy. Zdecydowanie się opowiadała i dlatego w 75 roku Amerykanie helikopterami, byłem kolejny raz niedawno w Ho Chi Minh, bo tak się kiedyś nazywał Saigon, prawda, z dachu ambasady, ewakuowali się. Więc
Tutaj na przykład Amerykanie zachowują się bardzo, bardzo racjonalnie, bo oni patrzą na to w sposób światowy, że oni mają z Rosjanami do ustalenia i kwestii Afganistanu, gdzie ponieśli ogromną porażkę de facto, i Syrii, i Iranu, jeżeli chodzi o dostęp broni. Więc jakby Ukraina jest tylko elementem składanki, natomiast dzisiaj nie dojdzie do żadnej trzeciej wojny światowej, bo te dwa obecne supermocarstwa militarne, i USA, i Rosja, utrzymują przez 24 godziny zarówno łodzie podwodne, jak i samoloty z bronią nuklearną, czyli każde z tych państw ma możliwość drugiego uderzenia. Proszę zobaczyć, no, wczoraj rozmawiał Obama z Putinem. To są rozmowy kolejny raz i wierzę, że to rozmowy, które będą w Genewie z udziałem Ukrainy. Też także przyniosą efekty. Panie profesorze, to w takim razie co mamy do zrobienia w tym Europarlamencie jako Polacy? Przede wszystkim ja bym bardzo zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. We wszystkich, bo te wybory też otwierają całą sekwencję wyborów. 16 listopada będą wybory samorządowe, lokalne, regionalne, szalenie ważne. Później w przyszłym roku prezydenckie, o mniejszym znaczeniu, bo my mamy system nieprezydencki, czyli głowa państwa ma ograniczone prerogatywy, tylko najważniejsze będą to wybory później w październiku. Obawiam się jednak, że jak zwykle frekwencja nie będzie w europarlamentarnych wyborach najwyższa. No frekwencja była 5 lat temu 25%, a 10-20%, tylko pamiętajmy też, że w tym przypadku to jest ważne, żeby to nie byli ludzie. No przepraszam, nie chcę być złośliwy. Ten okręg miał dwóch europarlamentarzystów. Obaj desant z Gdańska. Jeden, który był związany z Iławą, odniósł jakiś sukces. Skończył studia w okresie bycia europarlamentarzystą, choć odebrano mu immunitet. Nie chcę, mówię o Krzysztofie Lisku. Tak jest. A drugi, prawda, znany były poseł PiSu, obecnie Solidarnej Polski, Jacek Kurski, który teraz ma kandydować w Warszawie, więc Jaś Wędrowniczek ustanawiał rekordy jazdy właśnie samochodem po drogach podlaskich, warmińsko-mazurskich. No więc to powinni być ludzie, którzy są tutaj, którzy są doświadczeni, którzy znają języki, ich znają i potrafią negocjować i też co mamy do załatwienia. Otóż to, że mimo bycia w Unii Europejskiej 10 lat, mimo tych wielkich środków unijnych, nie potrafiliśmy doprowadzić do wielu rozwiązań, do zmniejszenia znacznie w większym stopniu dystansu, który dzieli państwa wysoko rozwinięte od nas. Nie ma nadal lotniska na Warmii i Mazurach porządnego, tak jak na Podlasiu. Nie ma obwodnicy Olsztyna, a za to są Termy Lidzbarskie, które szef regionu PO, marszałek województwa buduje. Der Spiegel, najpoważniejsza gazeta niemiecka, uznała to za największy idiotyzm z wydawaniem pieniędzy, bo wodę trzeba będzie dogrzewać i płacić za to, więc i temperatura będzie jak w termach Rydzyka. Więc ważne jest, żeby głosować na ludzi, którzy są kompetentni. I jak już będą kompetentni, to co zrobią w tym Europarlamencie? Po pierwsze, no jak gdybym został wybrany, mówię, to szanse są w tym sensie ograniczone, że ja mogę mieć tu rewelacyjny wynik, na skutek tych przemieszczonych materiałów, to po pierwsze otworzyłbym biuro w Iławie, no od tego zacznę. Ja tu miałem kiedyś biuro przez 10 lat jako poseł na Sejm. A już w samym Europarlamencie? Po pierwsze, przemyśleć na nowo, bo nie chodzi o pieniądze, bo te pieniądze mamy zagwarantowane teraz 105 miliardów euro dla kraju, w tym na przykład dla Warmii i Mazur. Jest w tej kopercie 1 720 000 000 tam na politykę spójności, tylko tyle. Trzeba przemyśleć z jednej strony, jak ma wyglądać Unia Europejska, jaki to ma być charakter integracji, czy ona powinna się integrować bardziej, czy mniej. Czy my mamy długofalowo wejść do strefy euro? Dzisiaj nie spełniamy kryteriów. Obywatele się boją, że jeśli wejdziemy do strefy euro, wzrosną ceny. Trzeba zmienić konstytucję. To jest w ogóle nierealne w najbliższych 10 latach. Czy Unia Europejska ma być właśnie Stanami Zjednoczonymi Europy? Czy ma mieć wspólną politykę zagraniczną, obronną? No i trzeba wreszcie wykorzystać tych 51 posłów w Europarlamencie do tego, żeby likwidować te ogromne wyzwania, które są związane z brakiem pracy. Z jednej strony młodych ludzi, absolwentów szkół wszystkiego szczebla, a z drugiej strony osób 50+, szczególnie wśród kobiet. Więc jak tworzyć miejsca pracy? Jak doprowadzić do tego, żeby my, mając na przykład przemysł energetyczny oparty na węglu, nie brać na siebie zbyt dużych zobowiązań, jakby jeżeli chodzi o te oszczędności klimatyczne, bo sama Unia Europejska nie zapewni przeciwdziałaniu ocieplaniu globu, jeżeli USA, Chiny i Indie w tym nie będą uczestniczyły. Tak jest. I jak zmniejszać
ten dystans cywilizacyjny, czyli między starymi państwami Unii Europejskiej, a nowymi, i co zrobić, i to może być dobra puenta naszej rozmowy. Mianowicie puenta ma trochę inną. Dobrze, przepraszam, to może być ważny element naszej rozmowy. Unia Europejska to jest też Unia Regionów. Są 353 regiony w tych 28 państwach. U nas każde województwo jest regionem. I na przykład ten okręg, który teraz się tak stworzył sztucznie, czyli Warmia i Mazury, to jest jeden region, Podlasie to jest drugi region. I one znajdują się w ogonie. One są w ostatniej 20 z tych ponad 350 regionów. Więc gdybym miał odpowiedzieć tylko jedno, to trzeba zrobić wszystko, żeby one szły w górę, prawda? W standardzie życia, w poziomie życia i oczywiście infrastrukturę trzeba nadal rozwijać, ale proszę na przykład pamiętać, Iława, przecież historia, tu był stąd kiedyś poseł, ja kiedyś nawet prowadziłem, tu była siedziba Związku Zawodowego Maszynistów, Wielki Węzeł Kolejowy. My, Polska, wykorzystaliśmy w tej kończącej się perspektywie 7 lat. Tylko 15% środków unijnych na koleje, które nam przyznano, bo rząd myślał, że jeśli tych nie wykorzysta, to przerzuci się na drugi. Nie. Więc bym tak powiedział, żeby Warmia i Mazury jako region szły w górę w tej klasyfikacji, a nie wlokły się w ogonie. No i obiecałem tą puentę i tak pomyślałem, że zaczęliśmy od tej lewicy i na koniec tak pana króciutko przepytam i sprawdzę tą lewicowość pana. Małżeństwa homoseksualne, tak? Nie. Związki partnerskie, tak, bo to jest model francuski, jakby paksu. Adaptowanie dzieci. Przez pary homoseksualne. Jednak nie. No to już tak. Nie, ale to jest, bo to są. Na tym etapie uważam, że są państwa, które to przyjmują, ale na tym etapie nie. Pan jakby dotyka takich kwestii najbardziej delikatnych. No dlatego mówię, sprawdzam po bandzie, jak to mawiają. Tak, po bandzie, to jest prawda, to jest banda. Pastafarianizm. Przyjmujemy jako religię, legalizujemy to, zapisując do związków, czy nie? Wyznaniowych. Wie pan, ja się z rastafarianami spotkałem nie tylko... Pastafarianizm. Słucham? To ci od durszlaków. Pastafarianizm. A pastafarianizm pan... Tak, bo teraz jest głośno o tym. No jest głośno, pan myśli o spaghetti, o kościele spaghetti. Legalizujemy, rejestrujemy. Ja jestem za przestrzeganiem, mówię jako członek tej komisji, za przestrzeganiem artykułu 25 Konstytucji i preambuły, gdzie się mówi o autonomii kościoła, ale uważam, że to jest jednak jeden most za daleko. Mhm. Wypowiadamy konkordat? Nie, konkordat powinien być realizowany. Konstytucja nie jest realizowana w tym aspekcie. Mhm. Trzeba po prostu konkordat... SLD, myśmy głosowali przeciwko konkordatowi, przecież żeby to nie było wątpliwości. I uważam, że religia nie powinna być w szkołach. Czyli my powinniśmy trzymać się tych przepisów, które są prawne, obecne, nie są realizowane. Religia najpierw została wprowadzona tylnymi drzwiami do kościołu, została wprowadzona tylnymi drzwiami do szkół, a później zamiast tego, żeby być albo pierwszą, albo ostatnią lekcją, to się nie stało i nie ma praktycznego wyboru między religią a etyką. Marihuanę legalizujemy? Marihuana i miękkie narkotyki, ja bym to był zdolny rozważać, chociaż mam świadomość, że większość społeczeństwa jest przeciwna. Mm-hmm. I ostatnie pytanie. Walczymy z mitycznym genderem, czy też nie walczymy? Nie, uważam, że u nas jest wiele nieporozumień. No walczyć nie ma co, bo chodzi o to, żeby traktować kobiety i mężczyznę, obie płcie, a także inne płcie. Dodajmy. Tak, w sposób... jakby równorzędny. My mamy często, rozmawiam, wie pan, to może być też ta puenta. Ja często mam kontakty z parlamentarzami z wielu państw i kiedy mówię, że w Polsce doszliśmy już do tego tak, że mamy dwóch czarnoskórych posłów, mamy jednego oficjalnego homoseksualistę i mamy jedną transseksualistkę, więc to pokazuje, prawda, jak się zmieniło społeczeństwo polskie. Mhm. To nie jest model, który chcę postawić i Polska będzie silna tylko, kiedy dwie rzeczy się zrealizują. Aż dwie rzeczy, czy tylko dwie rzeczy. Stan naszej gospodarki, edukacja, nauka i postęp techniczny w warunkach dla ludzi właściwej pomocy zdrowotnej, dbania o niepełnosprawnych, bo to jest pewne kryterium, jak dbamy o ludzi starszych i o ludzi niepełnosprawnych, jakości życia. Ja tylko dodam, że z przykrością dodam, że zarówno czarnoskórzy posłowie, jak i gej i osoba transpłciowa nie dostały się do parlamentu z SLD. Ubolewam nad tym.
Ale nie wiem, czy pan wie, że kandyduje i kandydował z naszej listy jeden czarnoskóry z Dolnego Śląska, więc to nie jest tak. No. Ale nie, ja tylko powiedziałem, że ubolewam, że się nie dostali z SLD. Dziękuję panie profesorze serdecznie za spotkanie. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, życzę słuchaczom Radia Iława.